Uwaga, ten film może zawierać treści polityczne. Zapraszamy do Malta. Witamy serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej, podczas której będzie miało miejsce wydarzenie o znaczeniu historycznym, a mianowicie podpisanie umowy na projektowanie trzeciej linii metra. Miejsce, w którym się znajdujemy, również nie jest przypadkowe. Jest to peron trzeciej linii metra. To właśnie w tym miejscu linia druga i linia trzecia będą się łączyć. Są dziś z nami prezydent miasta stołecznego Warszawy, Rafał Trzaskowski. Dzień dobry Państwu. Jest z nami również przedstawiciel Rady Miasta Stołecznego Warszawy, radny miasta stołecznego Warszawy Paweł Lech. Witamy również prezesa zarządu metra warszawskiego Jerzego Lejka. Witamy również przedstawicieli konsorcjum projektantów Marcin Przepiórka, dyrektor zarządzający ILF Consulting Engineers Polska, a także Wawrzyniec Wychowański, wiceprezes zarządu Metroprojekt spółka z o.o. Witamy również Tomasza Rupiewicza, zastępcę dyrektora ZTM Warszawa, a także władze dzielnicy Praga Południe, w której się obecnie znajdujemy, na czele z panem burmistrzem Tomaszem Kucharskim. Panie prezydencie, przekazuję głos. Dzień dobry Państwu, bardzo się cieszę, dlatego że zaczynamy projektowanie trzeciej linii metra, tak jak to obiecywaliśmy. Komunikacja się w Warszawie rozwija i będzie się rozwijać, dlatego że mamy najlepszą komunikację miejską w Polsce i jedną z najlepszych w naszym regionie, najlepiej też ocenianą przez warszawianki i warszawiaków, więc kontynuujemy nasze prace. Drodzy Państwo, ta część tej linii, na którą właśnie podpisujemy kontrakt na projektowanie, będzie miała 8 kilometrów, 6 nowych stacji. Właśnie tutaj się będzie zaczynała, na tym peronie do stacji Gocław. Miejmy nadzieję, że jeżeli uda się zapewnić unijne finansowanie, że będziemy mogli zacząć pracę w 2028 roku. Ja Państwu też mówiłem i też, żeby być bardzo precyzyjnym, bo pojawiły się różne doniesienia w mediach, mi się udało przekonać Komisję Europejską do tego, żeby znalazł się miliard złotych jeszcze w tym budżecie. To są pieniądze głównie na drugą linię metra, na dokończenie drugiej linii metra, natomiast w związku z tym, że dzięki temu będziemy mieli zluzowane środki w budżecie, więc możemy je przeznaczyć choćby na planowanej trzeciej linii, natomiast tutaj są potrzebne ogromne środki, około 5 miliardów złotych, więc oczywiście znowu bez wsparcia z KPO czy z budżetu unijnego się nie obejdzie, ale jesteśmy w bardzo dobrej myśli, mamy nadzieję, że te pieniądze się znajdą i będziemy mogli rozpocząć budowę w 2028 roku. Równolegle, drodzy Państwo, zaczęliśmy prace przedprojektowe dotyczące czwartej linii metra, dlatego że chcemy być przygotowani na to, żeby cała sieć rozwijała się w sposób harmonijny. Mnóstwo pytań dotyczących trzeciej linii, więc ja pozwolicie Państwo, że wyjaśnię, a mianowicie po pierwsze to ma być linia obwodowa, dlatego że my tworzymy cały system. Często jest tak, że wszyscy przyglądają się jednej linii, próbują ją analizować bez spojrzenia na cały system metra, natomiast nam zależy na tym, żeby stworzyć siatkę połączeń, której metro jest tylko częścią, która połączy również inną komunikację szynową, komunikację autobusową, tak żeby rzeczywiście Warszawa mogła funkcjonować jak naczynia połączone. I w związku z tym ta trzecia linia metra będzie oczywiście dowozić pasażerów do pierwszej, drugiej oraz później powstałej czwartej linii metra. Wszystkie te nasze analizy pokazują, że ta linia będzie bardzo efektywna, że ona jest bardzo potrzebna. Notabene wszystkie prace są przygotowane zgodnie z unijnymi wymogami, no bo bez tego nie uzyskalibyśmy unijnego wsparcia i jest wszystko tak przygotowane, żeby oczywiście ta linia funkcjonowała w sposób jak najbardziej efektywny, tu gdzie jest bardzo potrzebna, dlatego że Praga Południe, i cieszę się, że z nami jest pan burmistrz Tomasz Kucharski, bo wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy, jest najbardziej zaludnioną, jeżeli chodzi o zagęszczenie, dzielnicą Warszawy i tutaj ta komunikacja jest absolutnie konieczna. Co więcej, drodzy Państwo, metro, co pokazuje choćby doświadczenie drugiej linii, ma bardzo ważną funkcję miastotwórczą. Gdziekolwiek jest budowane, tam obłożenie stacji metra, zainteresowanie pasażerów i wykorzystanie przechodzi nasze wszystkie oczekiwania.
plus powstaje wokół linii metra i rozwija się miasto, a dokładnie na tym nam bardzo zależy, bo przypominam, że trzecia linia, w tej chwili mówimy o planowaniu tego odcinka na Pradze Południe, natomiast ona ma dalej pod Wisłą poprowadzić nam ruch na Mokotów aż w stronę Okęcia i łączyć się oczywiście z linią czwartą. W ten sposób właśnie tworzymy system, który będzie funkcjonował w sposób jak najbardziej efektywny. Notabene pamiętam też komentarze dotyczące drugiej linii, że ona nie będzie wykorzystana, że być może niektóre stacje nie są potrzebne. Widzicie Państwo dzisiaj, jak druga linia jest obłożona, jak bardzo jest efektywna i dokładnie tak samo będzie z całą resztą projektów, które w tej chwili planujemy. Oczywiście mamy plan robić to krok po kroku, to wszystko jest razem skoordynowane również z naszymi planami dotyczącymi budowy kolejnych linii tramwajowych, bo komunikacja szynowa jest najbardziej efektywna, oczywiście komunikacja metra jest dużo bardziej efektywna niż tramwaj, a tramwaj niż komunikacja autobusowa, więc krok po kroku w sposób zaplanowany planujemy nasze inwestycje tak, żeby ten nasz system komunikacji miejskiej, który już dzisiaj jest bardzo efektywny, był jak najbardziej doskonały i żeby trafiał dokładnie w te miejsca, które komunikacji szynowej potrzebują jak najbardziej. Przy okazji oczywiście potwierdzam, że tramwaj na Gocław dalej jest w naszych projektach, że wszystkie nasze analizy i również analizy robione na potrzeby pozyskiwania unijnych funduszy wskazują, że zarówno linia metra jest potrzebna, jak i tramwaj na Gocław. Drodzy Państwo, bardzo się cieszę, że w tych trudnych czasach, które są słusznie minione, bo w tej chwili perspektywy są znacznie lepsze. Przez cały czas realizujemy nasze priorytety dotyczące komunikacji miejskiej, która dla nas jest absolutnym priorytetem. No a ponieważ czasy się zmieniły i rząd nie będzie nam utrudniał życia jak do tej pory, tylko będzie z nami współpracował, a my będziemy współpracowali z rządem, jestem bardzo dobrej myśli, jeżeli chodzi o pozyskiwanie funduszy na trzecią linię i na kolejne inwestycje w komunikację miejską, chociaż oczywiście wymaga to wielu, wielu miliardów złotych, no bo tak jak powiedziałem, ten odcinek to 5 miliardów, wszystkie linie tramwajowe, które planujemy, to kolejne 2 miliardy, a przecież mówimy tylko o części M3, ta linia będzie kontynuowana, no i oczywiście kolejne inwestycje, które rozpisaliśmy w perspektywie do roku 2050, tak żeby mieć jak najlepiej zaplanowaną siatkę i system komunikacji miejskiej w naszej części Europy. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękujemy, a teraz o zabranie głosu proszę Jerzego Lejka, prezesa zarządu metra warszawskiego. Panie prezydencie, szanowni państwo, to ważna chwila dla naszej organizacji pełniącej funkcję inwestora zastępczego i będącą odpowiedzialną za to, żeby cały proces przygotowawczy przebiegał zgodnie ze wszelkimi niezbędnymi procedurami. Ta umowa, która będzie dzisiaj podpisana, dotyczy pierwszej części trzeciej linii metra, części, która będzie zlokalizowana w niezwykle intensywnie zabudowanej części Warszawy. Praga Południe to dzielnica, która jest druga pod względem liczby ludności w Warszawie, a jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o gęstość zaludnienia. Na terenie tej dzielnicy znajdują się miejsca, gdzie gęstość zaludnienia sięga, uwaga, 26-29 tysięcy mieszkańców na kilometr kwadratowy. To właśnie w tych miejscach lokalizowane są stacje, żeby stworzyć warunki nie tylko dla tych mieszkańców tych rejonów, jak najlepsze warunki podróżowania, ale także w sensie generalnym dbać o środowisko, podnosząc komfort podróżowania pasażerów. Także nie należy zapominać o miastotwórczej roli metra, o której pan prezydent powiedział. Jeszcze nie tak dawno, rok 2018-2019, robiąc wszelkiego typu analizy, jakby opierano się tylko na szkiełku i oku, a więc tylko na tych parametrach, które dadzą się zważyć, zmierzyć. Dzisiaj wiemy wszyscy, na przykładzie drugiej linii metra, jakim silnym impulsem rozwojowym jest lokalizowanie metra. Możemy to dzisiaj sprawdzić w rozmowach z mieszkańcami Targówka, Bemowa, czy też północnej części, czy też Pragi Północ. Dzisiaj ta miastotwórcza, ta siła, którą niesie za sobą ta inwestycja miasta stołecznego Warszawy, jest niepodważalna. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ może to Państwu umknęło, ale 8 marca 2015 roku, mniej więcej w tym czasie, została
uruchomiona druga linia metra, odcinek centralny. Też przy różnego rodzaju dyskusjach, wątpliwościach, dzisiaj chyba żaden z warszawiaków nie wyobraża sobie funkcjonującej Warszawy, funkcjonującego centrum miasta, czy dzielnic w pobliżu centrum miasta bez tak silnego, szybkiego i nowoczesnego środka transportu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Teraz o zabranie głosu proszę przewodniczącego Rady Dzielnicy Praga Południe, pana Marcina Kłusia. Panie prezydencie, szanowni państwo, trzecia linia metra jest niezwykle ważna dla mieszkanek i mieszkańców naszej dzielnicy. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że linia ta pozwoli skomunikować bardzo duże 50-tysięczne osiedle Gocław ze stacją Stadion Narodowy, z drugą linią metra, a zatem z centrum Warszawy, jak i pozostałymi częściami naszego miasta. Drodzy państwo, biorąc pod uwagę planowany przebieg tej linii, warto zwrócić uwagę, że linia ta będzie przebiegać przez istotne punkty naszej dzielnicy. Począwszy od wspomnianego osiedla Gocław, przez ulicę Osobranską, węzeł na Rondzie Wiatraczna, w pobliżu budowanej przez miasto Symfonii Varsovia, jak również w okolicach Dworca Wschodniego, gdzie powstanie nowoczesny węzeł komunikacyjny, komunikacji zbiorowej miejskiej, jak również komunikacji kolejowej. Szanowni państwo, i ostatnia kwestia. Wykonanie tej linii metra spowoduje, żebyśmy mieli podstawę do jej kontynuacji. To znaczy, żeby poprowadzić ją dalej na lewy brzeg strony Wisły, Mokotów, w stronę Ochoty, gdzie będzie nie tylko przecinać pierwszą linię metra, ale również połączyć się z czwartą linią metra. Trzecia linia metra jest szansą dla Pragi Południe na jej rozwój, dla mieszkańców Pragi Południe i całego miasta. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Przechodzimy do punktu kulminacyjnego dzisiejszego wydarzenia, czyli do podpisania umowy na zaprojektowanie trzeciej linii metra. Umowę podpiszą w kolejności Rafał Trzaskowski, prezydent miasta stołecznego Warszawy. Teraz swoje podpisy złożą przedstawiciele konsorcjum projektantów, w kolejności Marcin Przepiórka, dyrektor zarządzający ILF Consulting Engineers Polska. A także Wawrzyniec Wychowański, wiceprezes zarządu Metroprojekt spółka z o.o. Bardzo dziękujemy, podpisy złożone, umowa podpisana. Przechodzimy do projektowania. Przed nami część pytań dla państwa dziennikarzy. Prosimy o kierowanie ich do mikrofonu. Tutaj tylko jedna moja drobna uwaga i prośba. Z uwagi na ograniczony czas bardzo prosimy o kierowanie pytań wyłącznie w temacie konferencji. Pozostałe pytania będzie można zadać na drugiej z dzisiejszych konferencji, która jest zaplanowana na godzinę 12. Czy mamy jakieś pytania dotyczące? Mamy. Bardzo proszę o pierwsze pytanie. Dzień dobry panie prezydencie, Kamil Jabłczyński, Nasze Miasto. Ja chciałem zapytać w związku z poprawiającą się sytuacją finansową samorządu, o której pan wspomniał. Ostatnio mówił pan też o tym, zapowiadając projektowanie linii tramwajowej na Zieloną Białołękę. Chciałem zapytać, kiedy będzie możliwe rozpoczęcie prac przygotowawczych do czwartej linii metra w związku z tym. Mówił pan kiedyś, że chciałby, żeby prace nad obiema liniami toczyły się równocześnie. Dziękuję bardzo. Równocześnie, ale oczywiście najpierw konieczne jest przygotowanie tych wszystkich prac przedprojektowych, więc to nie jest tak, że będziemy je, wszystkie te prace będą równoległe, dlatego że tutaj zaczynamy już projektowanie i trzecia linia będzie budowana jako pierwsza. Natomiast czwarta linia, my zaczynamy prace przedprojektowe, które trwają. To nie jest tak, jak się niektórym wydaje, że można powiedzieć, zbudujemy linię metra w 3 lata, dlatego że bierze się pod uwagę tylko i wyłącznie sam etap budowania. On jest najkrótszy. Samo prace przedprojektowe, wszystkie analizy, potem projektowanie, uzyskanie wszystkich pozwoleń, to trwa bardzo długo i dlatego to, że zaczynamy pracę nad obiema tymi liniami, nie oznacza, że one będą dokładnie posuwały się w tym samym tempie. Poza tym, tak jak państwu powiedziałem, sam ten odcinek 6 stacji wraz ze stacją postojową to jest koszt 5 miliardów złotych.
W związku z tym koszt trzeciej linii to jest koszt 10 miliardów. Jeżeli dołożymy do tego koszt czwartej, to są olbrzymie pieniądze. My dzisiaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć, w jakim tempie będziemy w stanie korzystać z pieniędzy europejskich, bo to, że pieniądze europejskie się pojawią na metro przy dzisiejszej harmonijnej współpracy z rządem Donalda Tuska, dla mnie nie ulega wątpliwości. Natomiast pytanie, ile tych pieniędzy będzie, będzie w dużej mierze determinować też tempo pracy. I proszę pamiętać, że mówimy w tej chwili tylko o metrze, a przecież my równolegle również realizujemy te wszystkie inwestycje tramwajowe. I również w bardzo konkretnej kolejności, dlatego że w tej chwili wchodzimy w ulicę Rakowiecką, będziemy budowali ten odcinek przy Ochota Wola, przy Dworcu Zachodnim, a później tramwaj na Białołękę, a przecież jeszcze w planach tramwaj na Gocław i inne projekty, które są na deskach kreślarskich. W związku z tym naprawdę tych projektów jest mnóstwo, tych funduszy nam naprawdę trzeba. No i to, co najważniejsze, koordynowanie prac, tak żeby Warszawa mogła w sposób harmonijny się rozwijać. Zresztą też często jest tak, że ci, którzy dzisiaj mówią o tym, że można by było realizować tych projektów 8 albo 9 naraz, wszystkich projektów komunikacyjnych, z drugiej strony krytykują utrudnienia w Warszawie, które są powodowane dwoma projektami. W związku z tym trzeba wziąć to pod uwagę, również remont linii średnicowej, że to wszystko musi być skoordynowane tak, żeby uciążliwość dla warszawiaków była jak najmniejsza. Prosimy o następne pytanie. Dzień dobry, Witold Urbanowicz, portal Transport Publiczny. Wspomniał Pan, że trzecia linia metra będzie dowoziła pasażerów do drugiej i pierwszej linii metra. Jaki jest pomysł miasta na poprawę przesiadek? Tutaj na stacji Stadion Narodowy najwęższe wejście prowadzi do kolei. Na stacji Świętokrzyska mamy już teraz ciasny łącznik przesiadkowy. No właśnie uczeni tymi doświadczeniami z linii drugiej, bo nie spodziewaliśmy się rzeczywiście aż tak olbrzymiego ruchu pasażerów i musieliśmy wprowadzać ten ruch, który Państwo widzicie. Wyciągamy z tego wnioski i w ten sposób będziemy również planowali te węzły przesiadkowe, żeby antycypować liczbę pasażerów. Mam tu informację, że chyba jest ostatnie pytanie. Dzień dobry, Jarosław Osowski, Gazeta Stoczna. Panie Prezydencie, trzecia linia metra była Pana priorytetem już w poprzedniej kampanii wyborczej w 2018 roku. W połowie kadencji mówił Pan, że prace zaczną się przed końcem. Dlaczego więc przesuwa Pan ten priorytet budowy dopiero na 2028 rok? I proszę odnieść się do słów Pana rywalki, do ratusza, Pani Magdaleny Biejat, która powiedziała, że ta trasa metra jest absurdalna trzeciej linii, jest pomyślana głównie na potrzeby deweloperów. I którzy eksperci Panu doradzają, żeby zaczynać metro właśnie od tego odcinka, który będzie najmniej obłożony? Panie redaktorze, ja odniosłem się, nie wiem, czy Pan słuchał właściwie do większości tych argumentów w swoim bardzo długim wstępie. Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące, i też no, wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, ja rozumiem, że chcecie Państwo, żebym powtarzał przez cały czas te argumenty, okej. A mianowicie sytuacja była nie do końca normalna, panie redaktorze, przez te ostatnie 5 lat. Pamięta pan, prawda? Za każdym razem, na każdej konferencji pan mnie o to pyta, dlaczego nie wybudowaliśmy wszystkiego w takim tempie, jakim byśmy chcieli. Nikt nie budował w takim tempie, jakby chciał w Europie, dlatego że mieliśmy pandemię, która unieruchomiła możliwość przeprowadzania prac. Mieliśmy wojnę i załamanie, i dalej ją mamy, i załamanie łańcuchów dostaw. I zabrano nam 11 miliardów złotych. No, za każdym razem to powtarzam, no bo możemy próbować abstrahować od tego, ale naprawdę się nie da. Plus zamrożone pieniądze z Unii Europejskiej. Znaczy, co więcej trzeba do uzasadnienia tego, że niestety nie można było budować w takim tempie, w którym byśmy chcieli, jeżeli chodzi o linię metra. Notabene wszyscy wiemy, ile trwają prace przygotowawcze. Dzisiaj, mimo że wojna dalej trwa, wychodzimy z pandemii, pieniądze unijne zostały odblokowane, ale jeszcze dokładnie nie wiemy, w jaki sposób one będą wydawane w Polsce. W związku z tym no, planujemy w taki sposób, w jaki możemy w sposób odpowiedzialny te prace planować. Jeżeli ktoś mówi, tak jak moi konkurenci, że oni by byli w stanie to zrobić dużo szybciej i prowadzić 5 czy 6 olbrzymich inwestycji naraz, a z drugiej strony mają taką kartkę, która pokazuje zero korków w Warszawie, no to raczej Państwo powinni ocenić wiarygodność tego typu obietnic, że da się w ten sposób rozbudować komunikację miejską. No oczywiście nie jest żadnym sekretem, że ja oceniam taką wiarygodność na żadną. Jeżeli ktoś coś takiego obiecuje i mówi, że będzie budował 4 linie tramwajowe oraz 2 linie metra naraz i że zbuduje to wszystko w 4 lata. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie dotyczące
dotyczące trzeciej linii. No po raz kolejny oczywiście mogę to powtórzyć. Jeżeli analizujemy samą trzecią linię, ktoś patrzy tylko i wyłącznie na trzecią linię metra, to znaczy, że nie rozumie tego, jak funkcjonuje komunikacja miejska i że to jest system naczyń połączonych. Pan redaktor oczywiście o tym wie, natomiast nie dziwi mnie to, że moi konkurenci mogą tego nie wiedzieć i że skupiają się tylko i wyłącznie na tym, jakby funkcjonowała sama trzecia linia, abstrahując od połączenia jej z linią pierwszą, drugą i czwartą i tego, że my budujemy system, linię obwodową, która ma również łączyć komunikację miejską wraz z liniami tramwajowymi, autobusami, SKM-ką i inną komunikacją szynową w taki sposób, żeby Warszawa jako całość miała jak najbardziej efektywną komunikację miejską. I dopiero w tym kontekście, patrząc na te wszystkie uwarunkowania i na cały kontekst, widać, że trzecia linia jest jak najbardziej zasadna. Mamy swoich ekspertów, z którymi współpracuje metro od wielu, wielu lat i dokładnie, jeszcze raz mówił o tym pan prezes, ja też, były dokładnie takie same wątpliwości przy drugiej linii metra, że nie będzie obłożenia, że być może nie powinna ona trafiać na targówek i co? No, porozmawiajcie państwo, jeżeli nie chcecie rozmawiać ze mną, porozmawiajcie państwo z mieszkańcami Targówka i Bemowa i wróćcie do swoich argumentów, według których ta linia metra nie jest, czy nie byłaby specjalnie efektywna. Jeżeli ktoś mówi, że budujemy coś dla deweloperów, to nie rozumie kompletnie miasta. My budujemy dla mieszkańców. Z jednej strony, znowu, i też to nie jest moje zadanie, to jest bardziej zadanie państwa, jeżeli chodzi o kwestie wiarygodności i konsekwencji. Z jednej strony słyszymy komentarze, za mało mieszkań w Warszawie, za mało miejsc do budowania mieszkań. W momencie, kiedy chcemy doprowadzać metro również tam, gdzie miasto się rozwija i buduje, to w tym momencie jest zarzut, po co tam prowadzicie linię metra. No to albo chcemy, żeby Warszawa się rozwijała, albo chcemy, żeby tam, gdzie mieszkania się budują, było doprowadzane metro, albo nie. I kolejny argument, drodzy państwo, który też przecież państwo podnosicie i też jest podnoszony w kontekście ewentualnie naszej współpracy z deweloperami. Jeżeli gdzieś mamy rozbudowę miasta, tak jak na Odolanach, czy tak jak na Siekierkach, to w momencie, kiedy doprowadzamy tam linię metra, to mamy mniejszą konieczność budowania jeszcze bardziej rozwiniętej komunikacji drogowej, infrastruktury drogowej. Dlatego, że metro doprowadza do tego, że ta infrastruktura drogowa nie musi być tak rozbudowana, bo olbrzymia większość mieszkańców będzie korzystała z metra. I na tym polega planowanie. Więc reasumując, drodzy państwo, jeżeli wyjmiemy każdy z elementów osobno i będziemy się zastanawiali, czy dzisiaj w jakimś miejscu metro jest potrzebne, nie biorąc pod uwagę tego, jak dynamicznie się rozwija Warszawa, albo nie biorąc pod uwagę połączeń i całego systemu, no to wtedy nie jesteśmy w stanie zobaczyć całej strategii i ocenić jej efektywności. I też proszę mi wierzyć, że gdyby te inwestycje były pozbawione sensu, tak jak mówią nasi konkurenci polityczni, to Unia Europejska nie dałaby wsparcia finansowego na tego typu inwestycje, bo zawsze Unia Europejska ocenia to, czy dana inwestycja jest efektywna z punktu widzenia całego systemu, czy będą potoki pasażerskie i tak dalej, i tak dalej. I to jest w pewnym sensie abecadło dla wszystkich, którzy znają się na tym, jak komunikacja miejska funkcjonuje, tak jak państwo. Natomiast no, najwyraźniej nie jest to wiedza, w której biegli są moi konkurenci polityczni. No ale apeluję bardziej do państwa, jako do ekspertów, do tego, żeby oceniać wiarygodność tych, którzy mówią, że będą realizowali naraz 6 olbrzymich projektów za miliardy złotych i równolegle będą likwidować korki, które znikną według nich w przeciągu 2 lat. Państwo musicie ocenić, czy tego typu zapowiedzi są wiarygodne, czy nie. To już wszystkie pytania. Dziękuję państwu bardzo i do zobaczenia, bo jeszcze dzisiaj się na pewno będziemy widzieć. Do zobaczenia.